Witajcie kochani na kanale Wdzięczne Serce. Jestem naprawdę poruszona tym, jak daleko dzięki Bożej mocy, tylko dzięki Bożej mocy zaszliśmy i że możemy już cieszyć się naprawdę samą końcówką Wielkiego Postu. Zrobiliśmy już to prawie, no jeszcze chwila, natomiast cały czas możemy być już wdzięczni Panu Bogu za to, jak wielkie rzeczy uczynił przez te niecałe 40 dni. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o takim narzekaniu, które dla wielu jest uzasadnione. Tutaj w komentarzach podczas właśnie Wielkiego Postu od narzekania, kiedy nie pamiętam właściwie jaki to był temat, w każdym razie pojawił się taki komentarz, że co jeżeli ktoś jest chory, co jeżeli ktoś ma raka, jak wtedy on nie ma narzekać, przecież to jest normalne, że narzeka, może narzekać. No właśnie, a jednak mimo wszystko my tutaj trzymamy się na podstawie Słowa Bożego, tej wersji, że nigdy nie możemy narzekać, że w żadnej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej, nie jesteśmy uprawnieni do narzekania. I cały czas gdzieś zgodnie ze Słowem Bożym trzymam się tej wersji, bo jeżeli my mamy dziękować Bogu w każdym położeniu, to w każdym. A jak wiemy, nie sposób jest jednocześnie dziękować i narzekać. Tak więc w żadnym położeniu nie możemy narzekać, można z tego słowa wywnioskować. No i kochani, dzisiaj słuchajcie, naprawdę przepiękny fragment. Ja uwielbiam fragment o prorokini Annie z Ewangelii według świętego Łukasza po ofiarowaniu Jezusa w świątyni. Jest właśnie wzmianka o tym, że była tam w tej świątyni też prorokini Anna i jest ona po prostu dla mnie takim niesamowitym, cichym przykładem wdzięczności, dlatego że w tym słowie nie jest wprost napisane o wdzięczności, ale ta wdzięczność po prostu bije z daleka i mnie niesamowicie urzeka. No, nawet się zrymowało, ale zaraz będziemy analizować, najpierw przeczytam. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Wow, naprawdę jestem poruszona. Zobaczcie, starsza kobieta, 84 lata, wdowa, tylko 7 lat miała męża. Można byłoby powiedzieć po ludzku, samotna starsza pani, co jej wiele jeszcze w tym życiu pozostało. A ona właśnie w tej swojej prostocie, w tej pokorze, w tym posłuszeństwie Bogu, w tym, że ona cały czas była tam z Nim w tej świątyni, że ona posługiwała, że ona pościła, że ona się modliła, że ona wysławiała Boga, że ona dobrze mówiła Bogu innym ludziom, nie narzekała na Boga, nie narzekała na swoją sytuację, a wielbiła przy innych Boga. To wszystko pokazuje mi, jak wielką wdzięczność ta kobieta musiała mieć w sobie, żeby właśnie w ten sposób na co dzień żyć. I chciałabym Tobie dzisiaj powiedzieć, że nasza wdzięczność tkwi właśnie w takiej prostocie. Dlatego, że niezależnie od tego, jakie różne trudy nas spotykają, czy straciłaś męża, tak jak prorokini Anna, czy jesteś już starsza, tak jak prorokini Anna, czy może chorujesz, czy nie możesz znaleźć pracy. W każdej sytuacji są pewne takie proste rzeczy, które my wszyscy możemy robić, tak jak prorokini Anna. Wyjść z domu na spacer, zachwycać się pogodą. Dla każdego z nas świeci to piękne słońce, chociażby teraz również na mnie, nie wiem czy to widać, za które możemy dziękować Panu Bogu. Każdy z nas może się modlić, każdy z nas może przyjść
do świątyni, a jeżeli nawet jesteś na tyle schorowany, że nie możesz pójść do kościoła, to możesz modlić się w domu. Mamy takie pewne proste czynności, którymi możemy się cieszyć, niezależnie od naszego położenia, tak jak prorokini Anna. Dlatego Twoim zadaniem na dziś jest spojrzeć na różne Twoje problemy, Twoje niedostatki również, jak na taką zbawienną i błogosławioną prostotę daną Tobie od Pana Boga. Prostotę, która uczy Ciebie wdzięczności. Prostotę, która pomaga Tobie spojrzeć na różne takie małe rzeczy, zauważyć je i cieszyć się nimi. Bo właśnie wtedy, kiedy mamy mało, bardziej to doceniamy. Bo właśnie wtedy, kiedy mamy mało, uczymy się prostoty i wdzięczności. Właśnie wtedy, kiedy mamy mało, dostrzegamy wiele. Jest to taki kolejny Boży paradoks. Tak więc żyjmy dzisiaj jak prorokini Anna, w prostocie i z wdzięcznością. Panie, my prosimy Ciebie o to, byś Ty uzdalniał nas do prostego życia. Że jeżeli mamy mało, że jeżeli cierpimy na niedostatek czegoś, to żebyśmy potrafili patrzeć na to jak na zbawienną prostotę. Żebyśmy potrafili ucieszyć się tą prostotą. Żebyśmy byli cali dla Ciebie właśnie w tej prostocie, w której masz do nas taki wielki dostęp. Więc bądź uwielbiony, Panie, w tej prostocie. Dziękujemy Tobie za nią. Bądź uwielbiony, Panie, teraz i na wieki. Amen. Be grateful i do zobaczenia już jutro. Jutro kolejny nowy temat na tych ostatnich kilka dni Wielkiego Postu. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je, czy to w komentarzach, czy to w wiadomościach prywatnych. Jeżeli chcecie jeszcze dołączyć do grupy Wielki Post od Narzekania na Facebooku, cały czas możecie to zrobić. Instrukcja w opisie tego filmu. Dlatego, że mimo, że może zostało już ostatnich kilka dni, to jeżeli dołączysz do tej grupy, to możesz poczytać sobie różne historie osób, które tam udzielały się w komentarzach. Możesz skorzystać z ćwiczeń, które wstawiałam przez całe 40 dni. Tak więc cały czas wiele dobrych rzeczy tam na Ciebie czeka. Be grateful.